przekazywał już takie informacje o ostrzeżeniach i oczywiście one są. Jeżeli Państwo liczycie, że wszyscy w 100% zachwycą się oceniami kształtującym na dzień dobry, to tak nie będzie, mówię tutaj z pozycji dyrektora, ponieważ jest tak, że to może zachwycić, ale nauczyciel zacznie ekonomicznie myśleć, no to trzeba więcej czasu, to trzeba się uczyć. Pamiętajmy, że ludzie są na różnych etapach rozwoju swojego osobistego, zawodowego, rodzinnego, w związku z tym jedni mają taką chęć, inni nie mają. I ważne jest to, co powiedziała Danusia, szukamy wtedy liderów. Od nich zaczynamy tą zmianą jakościową, która jest typową zmianą psychologiczną, a więc jest i okres burzy, i naporu, i taki wycofywania się. To cały czas nasza diagnoza. Patrzymy, co się dzieje w Radzie Pedagogicznej, szukamy sprzymierzeńców. Pamiętajmy i doceniamy. I doceniamy, oczywiście. Pamiętajmy, że nauczyciel dla nauczyciela jest bardzo wiarygodny, że jeśli się potworzą pary koleżeńskie, to one naprawdę zaczną pracować. I ja uważam, że z punktu widzenia dyrektora dla każdego zostawiajmy uchyloną furtkę. W którymś momencie dojdziesz do nas, witamy cię, wtedy możemy celebrować, że jest nas więcej. A więc kłopoty na początku na pewno będą, ale ta zmiana jakościowa jest warta tych kłopotów. Czyli jeszcze jedna rzecz, świętowanie. To jest bardzo ważna rzecz dla Rady Pedagogicznej.